Pocket Trip to jest kolejna giera, którą sobie nagramy, którą ja wrzucę na YouTube'a. No, wygląda to naprawdę ciekawie. Kolejna gra typu pewnie zainstalować, zobaczyć i zapomnieć, ale sama gra. W ogóle nie naciskam nic od 30 sekund. Co najlepsze. O, skończyło się paliwko. Czyli przez 90% czasu, w którym jechał ten samochodzik, nie dotknąłem w ogóle ekranu, nie? To jest dobre. Basic Container 5. Nie, panie, no nie. Dobra, no każe to dobra. Nie. Nie chcę. Nie chcę, ale muszę. Dobra, niech będzie ten kontener, dobra. A to muszę tak nawalać. Okej. Dobra, to nawalam w te. Wow. Co tu? Tu jest jeszcze. Wow. O co tu chodzi? Tak, mam garaż. Play fuse. No dobra, mam fuel. No coś już rozgryzam, coś już widzę, ale zobaczcie, nie dotknę ani razu ekranu. Zobaczymy, ile. Czy w ogóle jestem w stanie. Czy w ogóle można zagrać nie dotykając ekranu? A no można, jak widać, tylko pewnie jest o wiele mniej cashu, tak? No nie dotknąłem ani. Nie dotknąłem ani razu ekranu, dobre. Dobra, mam dwie skrzynki, jeden gaz i 950 bro, cokolwiek to znaczy. Dobra, jeszcze tutaj za level upa dostałem 10 i jedną sztabkę złota. Repair and Retry. Next best car. Czyli tak, za rozwałkę. Okej, muszę tutaj zapłacić. Tu nie ma nic w ogóle. Mam już trzeci level, nie wiem jakim cudem. Dobra, to repair. No bugs, Ryu. Aha, to on sam się reperuje przez ileś tam minut. Dobra, to lecimy tym w takim razie. A co to jest fuse? Okej. Nie chcę fuse'ów. A, dobra, okej. Rozumiem. To na razie nie, bo jeszcze nie chcę popełnić żadnych błędów. Dobra, może po prostu jednak postaram się. Oj. O. Co się odwaliło w ogóle? Popełniłem duży błąd. O! Kolejny, dobra. O co tu chodzi? Czyli lepiej, żeby on sam jechał, nie? Na to wychodzi. No comment. Dobra, jeszcze raz. To nie jest dobra gra. Przynajmniej nie na tej chwilę. Mam już. Raz jadę w ogóle traktorem, coś niesamowitego, to ja nie będę w ogóle dotykał tego ekranu, bo tak to jak dotknę, to od razu jest dead, praktycznie, i potrzeba dolarów, których ja nie mam. Teraz. Ajajajajaj. Collect 10 bucks. Okej. 13 baksów. Kurde, o co tu chodzi? Czyli samo się reperuje, tak? A jak chcę wziąć fuse, to po prostu. Okej. A mam jeszcze jakiś kar taki, co się nie reperuje? Ten. To dawaj, play. A
Ale czemu one się reperują, skoro ten, skoro one tak naprawdę tylko skończyło się w nich paliwo, nie? Tego za Chiny nie mogę zrozumieć, nie? Znaczy, tak w ogóle to nie chcę tego zrozumieć, nie? Bo robię sobie trochę jaja. Widzę, że nie pogram w tę grę. Ale no spoko. 4 dolareski. Next Best Car. Tutaj jest jakiś spin, ale sam się rozegrał. O, chyba wygrywam. Pierwszy raz wygrywam. 3! Nie rozumiem. Nic w tej grze nie rozumiem. Zdobywam jakieś kary, zdobywam jakieś cośki. Lekko nacisnę ekran i dedam. Nie naciskam, to jadę, kończy się paliwko. Generalnie to jest tej samej firmy, której mi się podobała jedna, czy dwie, czy trzy gry. Także myślałem, że i ta mi się spodoba, ale widzę, że to nie jest moja baja. Tak zwana. I nie podoba mi się. Czy ja tu gram z przeciwnikiem jakimś żywym, który jedzie ident tylko jak ja? No pewnie nie, nie? A czemu mam wybuch? To jest pytanie numer jeden. Bo ja na przykład nie kumam. Skończyło mu się paliwo i wybuch. Znowu jakiś level up, w ogóle za przeproszeniem z dupy. Gas tank, farmer, dawaj, jedziemy, aż będą wszystkie rozwalone, nie? Czyli więcej dolarów się chyba zdobywa, jak się robi flipy, tak? Ale jest wielkie ryzyko, że się nie dojedzie, jak się robi flipy. No dobra. No cóż, to jest kolejna gra typu zagrać, zainstalować, zagrać, zapomnieć. Także dzięki za oglądanie. Jeszcze wejdźmy na chwilę do tego garażu, żeby nie było. To jest tutaj jakieś opcje tutaj są. O, mamy dolary. Mamy dolary w końcu. Ej, mamy dolary. Tu jest jakiś event, muzeum. Tutaj można kupić baksy za hajs. Dobra, może kogoś to zachęci. Może kogoś zniechęci. Ja generalnie grę usuwam i do następnego. Nara!